jak układać włosy. Fryzura z przedziałkiem. Cześć, witajcie. Z tej strony Karol, kanał dla dżentelmena. Jak już zacząłem tą frazą i tą tezą, dzisiaj będę chciał ją podtrzymać i udowodnić Wam, iż te fryzury, które są uzyskiwane spektakularnie u barbera, można bez najmniejszego problemu i z dodatkiem lekkiego wysiłku uzyskać w domu. Ponieważ często dostaję od Was pytania, no jakby nie patrząc, jestem już gdzieś związany z branżą fryzjersko-barbersko-brodową, więc dostaję od Was pytania, jak dobrze układać te włosy, jakie triki dawać, jakie kosmetyki używać i może czy coś z Waszymi włosami jest nie tak, więc postanowiłem nagrać taki film, w którym zbiorę te najważniejsze, to clue, które chcę Wam przekazać, a jak wiecie, ja chcę Wam przekazać informacje pragmatyczne. Nie to, skąd to wzięła się historia, albo kto był pierwszym prekursorem, albo kto jak to stylizuje. Generalnie, żebyście wiedzieli, z czym iść do barbera, o co go poprosić, jakich błędów unikać i jak łatwo stylizować, aby te kilka trików, które podam, bez problemu Wam się przydały w życiu codziennym. Ja mam na imię Karol, Wy jesteście na kanale dla dżentelmena. Poradnik, jak układać fryzurę. Side part, czyli klasyk męski z przedziałkiem. Moim zdaniem side part, czyli ta klasyczna męska fryzura z przedziałkiem, jest najbardziej pożądaną i w sumie nie bez kozery najbardziej klasyczną fryzurą wybieraną przez mężczyzn. I powiem otwarcie, nie jest to zależne od danego roku, od wydarzeń historycznych i tak dalej. Zawsze od lat 20., lata 40., lata 60. ten side part nam towarzyszył. Tak, mieliśmy klasyki międzywojenne, mafia włoska, czy też w choćby serialach, tak, w filmach różnego rodzaju, czy też lata 40., wojna, później po wojnie. Elvis oczywiście miał pompa, ale też od czasu do czasu czesał side parta. Co generalnie można powiedzieć o tej fryzurze? Chcę podzielić ten film na kilka takich kwestii, tak? Nazwa, używalność, stylizacja, co mówić u barbera i czego nie robić też, abyście uniknęli takich, moim zdaniem oczywiście, podstawowych błędów. Nie będę się tu rozwodził, jakiego rodzaju, że tak powiem, te fryzury dokładnie dzielimy. Gdzieś tam Wam coś doradzę, ale do sedna. Side part. Side part jest to, jakby nie patrząc, angielska nazwa side, strona, tak, bok, part, dzielić. Generalnie w wolnym tłumaczeniu jest to fryzura, która dzieli nam włosy na dwie połowy. Jak widzicie, jedna dłuższa u mnie akurat się, która czesze w prawą stronę, a długa krótsza, która w lewą. Przy wyborze strony na pewno pomoże Wam trik i porada numer 1. Zwróćcie uwagę, na którą stronę włosy Wam się układają. Jeżeli widzicie, iż włosy Wam się układają na stronę prawą, dajemy przedziałek po lewej i odwrotnie. Uwierzcie mi, iż ten wybór, mały krok, bardzo mocno wpłynie Wam na użytkowość tej fryzury i łatwość układania tych włosów w późniejszym czasie, już po cięciu, po barberze. Bo generalnie wiecie, i że włosy dzielą się gdzieś naturalnie. Jeśli komuś trudniej ten przedziałek naturalnie uzyskać, no wtedy możemy ewentualnie poratować się wycinaniem przedziałka, ale o wycinaniu przedziałka, jego plusach i minusach za chwilę również powiem. Jeśli ktoś nie chce, bądź no wiecie, no z angielskiego nie każdy używa języka angielskiego, side part, jest to tak naprawdę po naszemu z polskiego na nasze fryzura męska klasyczna z przedziałkiem. Jeśli pójdziecie do barbera i poprosicie o taką fryzurę, no ktoś, kto powiedzmy zna się na temacie, na pewno powinien bez najmniejszego problemu wiedzieć, o co chodzi. Side part, czy tą męską fryzurę z przedziałkiem, dzielimy na kilka jakby rodzajów. Ja wymienię te podstawowe. Według mnie oczywiście no klasyk ten, czyli classic look, classic haircut, czyli to klasyczne cięcie męskie, jest, można powiedzieć, dzielone na trzy części. Mamy low fade, mid fade i high fade. Generalnie na polski cieniowana fryzura nisko, cieniowana średnio i cieniowana wysoko, tak jak ja lubię. Jeszcze możemy sobie dołożyć do tego skin fade, czyli totalnie skóra od zera zjechana i zaczęte cieniowanie, tak jak ja mam
Tutaj generalnie jest to podział taki, już w późniejszym czasie możemy sobie, że tak powiem, różne wariacje tej fryzury stwarzać. Jest to klasyk, ale możemy wprowadzać trochę modernu, czyli takich nowoczesnych kwestii, nowoczesnych, wiecie, kierunków, właśnie wycinanie i tak dalej. Generalnie jeśli chodzi o klasyk, tip, jak znaleźć przedziałek, jest to kwestia tego typu, iż warto przedziałki szukać na narożnikach swojego, że tak powiem, czoła, tutaj skroni. Jak widzicie, ja mam początek przedziałka w tym miejscu i oczywiście jeśli będziecie mieć z prawej strony, to w drugim miejscu. Ten przedziałek nie może być za blisko osi głowy, bo po pierwsze, no jakby nie patrząc, side part to jest boczny przedziałek, a nie mid part, czyli przedziałek na środku, a druga kwestia, no później źle ten przedziałek może wpływać na wygląd, całokształt, że tak powiem, i twarzy, i fryzury, i brody, bo generalnie im bliżej, że tak powiem, ten przedziałek środka, tym ta twarz bardziej się dzieli mocniej symetrycznie i gubimy już ten podział. Także ten trik, tak jak mówię, wydzielajmy przedziałki stronniczo, a nie przy środku, no bo wtedy jakby nie patrząc, nie będzie to side part, tylko gdzieś tam taki mid part albo high part. Zastosowanie tej fryzury. Kto może sobie pozwolić, kto może, że tak powiem, zdecydować się na side parta, czyli klasyczną męską fryzurę z przedziałkiem. I tu mogę Was uspokoić wszystkich. Generalnie jest to bardzo uniwersalna fryzura. Najlepiej sprawdza się do twarzy kwadratowych, okrągłych, bo generalnie bardzo dobrze ukrywa te wszystkie zaokrąglenia, ale przy zaroście, tak jak ja mam na przykład troszkę dłuższą brodę, również sprawdzi się przy twarzy trójkątnej. O generalnie podziałach twarzy będziemy rozmawiać w kolejnych filmach. Jeszcze materiały są przygotowywane, ale jak wiecie, troszkę czasu to zajmuje. Więc generalnie, tak jak mówię, jeżeli chcemy wyglądać klasycznie, ale ponadczasowo zawsze, ten side part praktycznie może pasować do każdego. Możemy sobie dobrać różnego rodzaju wariacje jego, tak? Możemy mieć side part z dłuższą górą, z krótkim bokiem, możemy mieć z dłuższym bokiem, tak samo z długą górą. Możemy odwrócić tę sytuację generalnie. Wszystko zależy od tego, jak wygodnie Wam się układa te włosy, a do układania przejdziemy i w dzisiejszym filmie również zobaczycie coś takiego jak tipy, triki, tak jak mówiłem na początku, jak szybko ułożyć tego side parta, aby się z nim nie męczyć. I przede wszystkim, żeby uzyskać te efekty, które na fotelu u barbera on nam, że tak powiem, podbił, a później, bo z tego co wiem, wielu z Was ma ten, można powiedzieć, problem czy dylemat, jak odtworzyć tę fryzurę w domu, no bo wiecie, jednak fryzjer, barber ma te umiejętności i też jakby patrzy z perspektywy trzeciej osoby na Was, stylizuje Wam trochę inaczej włosy, a Wy jednak je stylizujecie od innej perspektywy i warto zwrócić na kilka kwestii uwagę i wierzcie mi, na pewno po tych kilku tipach, trikach to układanie stanie się o wiele łatwiejsze i jesteście bez problemu znaleźć w stanie, że tak powiem, wyjście i ułożyć ten włosy, odzyskać ten efekt i uzyskać ten efekt taki sam jak na fotelu u barbera. Także zostańcie do końca filmu. Wizyta u barbera. Zaczynacie swoją przygodę ze zakładami fryzjerskimi klasycznych męskich fryzur i nie wiecie, jak wytłumaczyć swojemu barberowi czy też fryzjerowi, o jaką fryzurę Wam chodzi. No, side part, może nie do końca ten barber wiedzieć, albo Wy nie chcecie używać takiej fryzury. Generalnie, jeśli przyjdziecie i powiecie, że chcę klasyczną fryzurę męską z przedziałkiem, to każdy, myślę, ogarnięty fryzjer, barber będzie wiedział, o co chodzi. Oczywiście jeszcze dodatkowo doradzi Wam, czy do Waszego kształtu twarzy, położenia oczu, wysokości czoła i tak dalej ta fryzura pasuje, ale tak jak mówiłem, ona jest bardzo uniwersalna i nią można bardzo dobrze lawirować i manipulować, aby się dostosowała, że tak powiem, do Waszego wyglądu twarzy. Bierzemy jeszcze pod uwagę to, iż przed pójściem do barbera warto zapuścić włosy na bokach i na górze, na skalpie. No bo powiem w ten sposób, barber to nie jest magik, który z krótkich, obciętych włosów z jeżyka, takiego tak zwanego, wykroi Wam niesamowitego i spektakularnego side parta, tylko zawsze weźmy to pod uwagę, jeśli planujemy tą wizytę gdzieś tam na miesiąc do przodu, zapuśćmy sobie te boki, zapuśćmy sobie tą górę i tą długość, żeby fryzjer, barber miał z czego ciąć, a uwierzcie mi, jeśli będzie miał z czego ciąć, wtedy efekty będą spektakularne. Kolejna kwestia jest taka, iż no, weźmy pod uwagę wybór barbera i fryzjera, ponieważ no, nie ukrywam, w dobie rozwoju teraz rynku fryzjerskiego i męskiej, że tak powiem, stylizacji włosów, bardzo dużo zakładów
tak powiem, które były dawno, dawniej zakładami damsko-męskimi, przeistacza się w barbershopy, tak? Ci właściciele idą na kursy, po jednym kursie już myślą, że pozjadali wszystkie, że tak powiem, rozumy. Ja tu się nie wymądrzam, ja tylko wam i wyłącznie opowiadam o tym, co obserwuję we branży i na rynku. Wybierzcie takiego barbera, który jest sprawdzony i który będzie wiedział, o co chodzi, bo generalnie jeśli pójdziecie i powiecie tak, tak i tak, a z efektu nie będziecie zadowoleni, albo coś nie do końca będzie po waszej myśli, bo barber, fryzjer pójdzie po prostu na skróty, czyli na przykład wytnie wam przedziałek, no i z tym wycinaniem przedziałka. Generalnie ja jestem negatywnie nastawiony do tego i nie wyznaję wycinania przedziałka. Przedziałek przy naturalnie ułożonych włosach powinien wyznaczać się sam. Jeśli wam ciężko wyznaczyć przedziałek, na pewno barber znajdzie wam, że tak powiem, go samego, bo jest to naturalna linia podziału włosów na głowie, więc jeśli te włosy będą rosły i układały się, tak jak widzicie u mnie, naturalnie na strony, wtedy o wiele łatwiej będzie wam ułożyć tą fryzurę. Dlaczego nie wycinać przedziałka? Po pierwsze, primo. Wygląda to tylko i wyłącznie dobrze na początku. Weźmy sobie taką sytuację, iż nie jesteśmy w stanie chodzić tydzień do barbera i wycinać, odświeżać ten przedziałek i po około, myślę już tygodniu, zależy około oczywiście jak komu rosną szybko włosy, będą te włoski wycięte odrastać. A im włoski krótsze, tym je bardziej i ciężej okiełznać, o tak powiem, i wtedy z tego wyciętego przedziałka zacznie nam się robić kicha i klapa, więc lepiej zapuścić te włosy, żeby i na stronie krótszej mieć nawet długość, która będzie sama pod własnym ciężarem opadać i wyznaczać nam ten przedziałek, a ta strona dłuższa po wykonaniu odpowiedniego suszenia i przeznaczeniu odpowiednich kosmetyków będzie ułożona niesamowicie elegancko, klasycznie, a przede wszystkim, no powiem tak, i klasycznie, i modernistycznie, bo to jest fryzura dwojaka i zawsze będzie na topie. Czyli generalnie nie wycinajmy tego przedziałka. Nie zawsze ten przedziałek jest dobrze wycięty w dobrym miejscu. Widzę naprawdę, no powiem tak, na moje oczy jest to skazanie jakieś, jakby mi ktoś rozżarzone węgle włożył w oczy. Jeżeli widzę kogoś, kto ma wycięty przedziałek gdzieś tu na środku, jeszcze jakieś po boku strony albo w ogóle dojechane włosy bez cieniowania do góry i tutaj gdzieś na górze jakąś stronę, wiecie, no tak jak bym miał tu bez przedziałka to wszystko dotąd wycięte i tylko włosy na górę puszczone, powiem tak, z mojej strony totalne faux pas i ja nigdy w życiu bym sobie na takie coś nie pozwolił, więc jeśli chcecie mieć opanowane klasyczne męskie fryzury i wyglądać jak gentleman, ale taki modernistyczny gentleman, zwróci uwagę na takie kwestie. Dla wycinania przedziałku mówimy nie. Dochodzimy już powoli do końca tego filmu. Za chwilę, zostańcie ze mną, będzie wrzutka ze stylizacji szybkiej przy włosach nieogarniętych i po świeżym cięciu, tak jak je mam dzisiaj wystylizowane, na jakie kosmetyki i tak dalej. Właśnie, ostatni punkt, stylizacja fryzury. Jak wystylizować side parta, czyli klasyczną męską fryzurę z przedziałkiem? Tak naprawdę to wszystko zależy od was. Od preferencji, że tak powiem, połysku, od preferencji chwytu, od preferencji produktu, od tego jak pracujemy i tak dalej. Jeśli chcemy użyć w tym fryzury side part klasycznie, idziemy na rozmowę o pracę, ubieramy się, garniak, choćby nawet serial Suits, bardzo klasyczna fryzura u bohatera tego serialu i właśnie to jest klasyczny side part. Zwróćcie uwagę, ona jest wystylizowana bardzo messy, tak w sumie nie mega formalnie, ale zaczynając od pomad wodnych, klasycznych gel type'ów, najprostszy przykład i to jest najczęściej podawany moim zdaniem, jest to Ryuzu Classic High Sheen, czyli niebieski ruzel, wystylizowana ta fryzura będzie pod grzebień, czyli czesana, bez dużego teksturowania. Ona wtedy nam gwarantuje też ta pomada, że mamy ten chwyt. Oczywiście będzie ten chwyt kaskowy, będzie ten pojas wysoki, ale taka fryzura, że pasuje do klasycznych ubiorów, tak? Marynarka, garnitur, wyjściowe, formalne spotkania. Druga kwestia. Wstajemy rano i idziemy po prostu do pracy, a nie pracujemy w jakimś wydziale prawnym, ani w kancelarii. Chodzimy po prostu tak jak ja na przykład do zwyczajnej pracy, do biura, od czasu do czasu wyjeżdżając na budowę, stylizuję te włosy na glinkę najczęściej i jakiś dobry prestler, żeby po pierwsze, primo, można je było przeczesać, żeby wyglądały naturalnie, żeby ta tekstura włosa była zachowana,
wyszlifowana i, że tak powiem, ta fryzura była taka messy, wiecie, rozczochrana trochę, niby niesfornie wykończona, ale klasyczna, cały czas ładnie, schludnie wyglądająca. Do tego idealnie nadają się glinki. Ja ostatnio bardzo mocno i w glinkę Fire and Brimstone Matte Clay od Lockhart'a, bo naprawdę na tym produkcie można niesamowite efekty uzyskać i uwierzcie mi, bardzo dobrze sprawdza się nawet do side partów, a i też do innych fryzur, o których będę mówił w kolejnych filmach, bo będziemy praktycznie wszystkie fryzury powoli, stopniowo omawiać. Kolejna kwestia, woski. Woski dają nam podobny efekt jak pomada wodna, ta Hai Xin, powiedzmy Ruzel, ale nie mamy problemu z kaskiem, czyli zawsze mając przy sobie grzebień, możemy tą fryzurę przeczesać. Jakby nie patrząc, pomady woskowe były z nami najwcześniej i od najdawniej są z nami na rynku, więc one były najczęściej używane do side partów. Zwróćcie uwagę na przykład na film Wielki Gatsby, zwróćcie uwagę na serial Peaky Blinders. Tam właśnie te fryzury i różnego rodzaju wariacje side partów i tak dalej są zaczesywane na pomady woskowe, głównie oczywiście, jeśli mówimy o takich czesanych fryzurach. Oczywiście możemy również użyć pasty bądź jakiejś glinki, tak jak już mówiłem wcześniej. Pudru raczej nie, no chyba że chcemy uzyskać mega matowy look, taki wygląd i dodatkowo no nie za dużo chwytu. Generalnie trzy podstawowe produkty dla side parta to mamy gel type, typowo wodne pomady, a woskowe pomady, typowy oil based i glinki, które dają nam to, co ja mam na przykład na głowie, czyli tą kontrolę i teksturę. Możecie wybierać w czym chcecie, to wszystko tak naprawdę zależy od waszych preferencji, od tego jakie efekty na włosach lubicie. Kończąc temat, tak jak mówiłem, nie wymienię tu wszystkich kwestii, ja nie jestem barberem, nie jestem fryzjerem, patrzę na tą kwestię fryzur i omawiania tych fryzur pod kątem pragmatycznym. Z tego tytułu chcę wam kilka porad wrzucić i właśnie taką stylizację fryzury na co dzień przy dłuższych włosach przed cięciem, a po niej stylizacja fryzury po cięciu. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zagwozdki, pytajniki, może wy macie jakieś triki, może o czymś nie opowiedziałem, proszę, sekcja komentarzy, piszemy, działamy, aby z takich filmów robiły się kompletne poradniki dla ludzi, którzy dopiero zaczynają przygodę, bo jak wiecie, no nie każdy jest, nie wiem, w temacie stylizacji fryzur kilka lat. Człowiek całe życie się uczy i tak, jak to mówią, głupi umiera, więc generalnie chcę, abym i ja od was się uczył, i wy ode mnie,
na tym nam wszystkim najbardziej zależy. Więc jeśli Was coś gnębi, macie jakieś pytania, albo po prostu chcecie się podzielić swoimi spostrzeżeniami, uwagami, kosmetykami, poradami, jakie filmy nadal nagrywać, więcej nagrywać, bach, piszcie komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie kanał, bo takich filmów będzie więcej. Oczywiście, jak wiecie, kanał dla dżentelmena jest stworzony przez Was i dla Was, rozwija się cały czas do przodu i lecimy z tematem. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Ja mam na imię Karol. Wy jesteście na kanale dla dżentelmena. Nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę. Oczywiście, tak jak mówiłem już wcześniej, subskrybować kanał i lecimy z tematem. Side part, bardzo klasyczna fryzura. Na co dzień, formalnie i zostanie już, myślę, że z nami na zawsze, ponieważ jest to klasyka klasyków. Dlatego dzisiejszy film jest początkiem nowej serii. Na razie, cześć!